Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj troszkę inaczej, ponieważ będę odpowiadać na Wasze pytania, w których zadaliście mi pytania na moim fanpage'u Jeździectwo bez tajemnic. W ostatnim czasie w ogóle dużo pytań dostawałam od Was związanych z naszymi końmi iskrowymi, z moją pracą z końmi. Pytaliście się o instruktorów iskrowych oraz dużo pytań było związanych z wakacjami i pytaliście się, czy w ogóle są w naszej stadninie wakacje. Więc dzisiejszy odcinek poświęcimy na odpowiedzi związane z feriami i wakacjami. Słuchajcie, pytań było naprawdę wiele. Bardzo mnie zaskoczyliście ilością pytań, bo nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, tak dużo pytań. Ale są naprawdę fajne. Nie uda mi się chyba na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale odpowiem na zdecydowaną większość i na te, co się najczęściej powtarzały. Więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Jak będę zdawać brązową odznakę, to czy będę trenować na jednym koniu w trakcie obozu? Słuchajcie, tak, raczej tak, ponieważ w niedzielę, gdy przyjmujemy turnus, to jest trening taki troszkę sprawdzający umiejętności, ale on nie weryfikuje tego, jak jeździcie, bo często to są emocje, różne sytuacje związane właśnie z przyjazdem, dużo stresu i w ogóle, ale już poprzez ten niedzielny trening staram się Was już przegrupować w taki sposób, żebyście byli jak najbardziej zbliżeni do poziomu, który reprezentujecie. No i poniedziałek jest to dzień, w którym jeździmy czworobok, a wtorek to jest dzień, w którym jeździmy skoki. I te pierwsze treningi są takie, że ja Was obserwuję, patrzę, jak sobie radzicie i staram się Wam dobrać konia. I najczęściej we wtorek, jak już dobiorę Wam konia i widzę, że z jednym naprawdę fajnie współpracujecie, skaczecie parkour, jest naprawdę ok, to już na tym koniu trenujecie do końca tygodnia, czyli do samego egzaminu na brązową odznakę. Drugie pytanie. Czy to Pani prowadzi tylko grupy brązowej odznaki oraz srebrnej? W ogólnej wymierze tak, tylko ja prowadzę, to ja weryfikuję umiejętności posiadane przez jeźdźców i to ja decyduję, czy ta osoba podchodzi do egzaminu na brązową i srebrną odznakę, ale w tygodniu zdarza się taki dzień czy taki trening, że ci jeźdźcy mają z innym instruktorem. Trzecie pytanie. Czy można zdawać egzamin w swoim czapraku i ochraniaczach? Słuchajcie, kwestia wygląda tak. Ujeżdżenie na brązową odznakę oraz srebrną odznakę jeździmy zgodnie z przepisami ujeżdżenia, tak? Czyli czaprak musi być biały. Możecie w swoim czapraku pojechać pod warunkiem, że jest wyprany, zdezynfekowany oraz że jest biały, ponieważ do egzaminu na brązową i srebrną odznakę ubieramy konie w białe czapraki i ujeżdżenie jedziemy bez ochraniaczy. Dopiero możemy ochraniacze założyć po próbie ujeżdżenia, jak przygotowujemy się do skoków. Czy aby przyjechać na obóz, trzeba już umieć cały przejazd na brązową odznakę? Czyli myślę, że chodzi o to, że jak chcemy zdawać odznakę na obozie. Powiem Wam tak, dobrze by było, gdybyście już ze swoim instruktorem poćwiczyli ten czworobok, żebyście umieli kolejność literek, tak jak literki są porozkładane na czworoboku. I już takie podstawowe zasady poruszania się na czworoboku jest bardzo mile widziane. Więc jeśli myślicie o brązowej odznace, to tak naprawdę spróbujcie jeszcze ze swoim instruktorem czy trenerem poćwiczyć te elementy, zobaczyć, czy parkour na brązową odznakę Was nie przerasta, czy jesteście w stanie bez problemu ten parkour przejechać. Tak samo czworobok przejechać raz, drugi, tak żeby móc troszeczkę się zmierzyć z tym, co Was będzie czekać na egzaminie. Rozumiem też, że niektóre ośrodki nie mają czworoboku i nie są w stanie tego zrobić, ale żeby Wasz instruktor trochę zasugerował Wam, co musicie jeszcze zrobić i jak pracować, żeby być gotowym do brązowej odznaki. Więc warto, żebyście naprawdę zapoznali się i nauczyli kolejności literek, czy kolejności, rozłożenia literek na czworoboku, no i tego całego programu, żeby go umieć, tak? Żebyście byli pewni w tym i świadomi tego, co Was czeka na egzaminie na brązową odznakę. Ciekawe, słuchajcie, pytanie. Czy jak koń wyjdzie z czworoboku podczas egzaminu, możemy jechać dalej? Aha, no to słuchajcie, to jest taki typowy błąd na zawodach ujeżdżeniowych, czy na egzaminie na odznakę brązową, srebrną czy złotą. Każde przejście czterema nogami poza linię czworoboku, czyli przez płotki koń wyskoczy,
jest to niestety eliminacja zawodnika. Czyli jak jeździec podchodzi do egzaminu na brązową odznakę i koń wyjdzie po prostu przez czworobok, niestety jest to eliminacja i jeździec nie może podejść do żadnej już z prób. Czyli ani nie może podejść do teorii, ani do skoku. Bo pamiętajcie, ujeżdżenie w każdej odznace jest bardzo ważne i one daje Wam furtkę do kolejnych etapów zdawania na egzaminie. O, tutaj pytanie o odznakę jeżdżę konno. Czy egzamin jeżdżę konno zostanie oblany, gdy jeździec spadnie z konia, który się spłoszył? No niestety tak, słuchajcie. Każde rozstanie się z koniem powoduje eliminację. Czyli nawet tak jest na zawodach, słuchajcie, że jak jeździec spadnie, to nie może nagle wsiąść i znów jechać, tylko już zsiada, znaczy wstaje, ale już nie wsiada na konia. Musi na nogach opuścić parkour i jest po prostu, już nie może dalej startować. I tak samo jest na egzaminach. Czy to jest jeżdżę konno, czy to jest brązowa, srebrna, złota odznaka? Jeździec, który opuści konia, niestety już jest wyeliminowany. Kolejne pytanie z serii odznaki. Czy chciałabym w wakacje zdawać u Was odznakę jeżdżę konno oraz boj? Czy dam radę na jednym obozie dwie odznaki? Tak, słuchajcie, jak najbardziej można. U nas obozy są 7-dniowe, czyli jak w niedzielę przyjedziecie, w sobotę wyjeżdżacie. Oraz w środę, słuchajcie, jest egzamin na odznakę jeżdżę konno, a w piątek jest egzamin na odznakę brązową i srebrną. Czyli osoby, które chcą dwie odznaki zdać na jednym obozie, jak najbardziej mają taką możliwość, ponieważ egzaminuje w środę odznakę jeżdżę konno, a w piątki brązową odznakę. Kolejne pytanie. Czy na obozie rekreacyjnym jest możliwość skoczyć coś wyżej? Słuchajcie, jest możliwość skoczyć coś wyżej, ponieważ na obozie rekreacyjnym nie oznacza to, że będziecie w zastępach jeździć, wręcz odwrotnie. Będziecie pracować na swoim poziomie, czyli osoby, które są na obozie rekreacyjnym, a potrafią na przykład trawersy, renwersy, jeżdżą ujeżdżeniowo i naprawdę im to wychodzi, są w takiej grupie, w której będą mogli tylko poszerzać swoje umiejętności, tak? I tak samo jeśli chodzi o skoki. Jeśli są osoby, które naprawdę sobie radzą skokowo i potrafią dobrze zapanować nad swoim ciałem, mają równowagę, no to będą skakać wyższe przeszkody. Czy na obozie można przeżyć swój pierwszy galop? Tak, można. Słuchajcie, jesteśmy ośrodkiem, który przyjmuje wszystkich jeźdźców. Osoby, które w życiu nie siedziały na koniu i osoby naprawdę zaawansowane, jeżdżące wyższe konkursy w ujeżdżeniu, czy klasa N, czy wyżej, spoko. Wtedy mają treningi na swoim poziomie. Są też osoby początkujące, które tak samo odnajdą się w naszej stajni, bo my jesteśmy stajnią nastawioną na rozwój, nastawioną na wszystkich jeźdźców, którym chcemy zapewnić odpowiednie warunki do tego, żeby mogli się nauczyć prawdziwego, dobrego, zgodnego z naturą koni jeździectwa. Więc jeśli jesteś początkujący, tak, jeśli pierwszy raz, jeśli kursujesz samodzielnie i chciałbyś się nauczyć galopu, jeśli instruktor oceni, że jest wszystko w porządku, to jak najbardziej będziesz mógł zagalopować, będziesz mógł przeżyć swój pierwszy galop. Czy można już zapisywać się na wakacyjne obozy? Słuchajcie, oczywiście, my już nawet mamy niektóre turnusy w większości sprzedane, więc śpieszcie się czym prędzej, porozmawiajcie ze swoimi rodzicami i zapiszcie się na wakacyjne obozy w naszej stadninie. My mamy, słuchajcie, bardzo szeroką ofertę. W tym roku nowa oferta weszła. Tygodniowe zgrupowanie jeździeckie, które jest dedykowane dla jeźdźców z własnym koniem. Więc naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście weszli na naszą stronę stajniaiskra.pl i zapoznali się z ofertą, która jest już dawno aktualna. Mamy otwarte zapisy już od października, więc naprawdę śpieszcie się, bo naprawdę miejsca schodzą jak świeże bułeczki. Kolejne pytanie. I teraz mam tutaj takie dwa pytania dotyczące sklepiku. Czy macie sklepik z jedzeniem? Słuchajcie, mamy takie specjalne szafy na żetony, na kasę, w których macie pełną gamę badziewiaków. Batony, chipsy, jakieś rurki, waty, nie waty, wszystko. Czekolady, są różne tam słodkości oraz jakieś napoje. I nawet macie jakieś zupki chińskie i takie tego typu rzeczy. Więc jeśli macie ochotę na coś słodkiego, jak najbardziej możecie skorzystać z tych maszyn i w nich kupić. Musicie mieć drobniaki lub kartę, którą możecie zapłacić właśnie w tej maszynie. I słuchajcie, tu jest kolejne pytanie, jeśli chodzi o sklepik, to czy macie sklepik z akcesoriami typu czapraki, koszulki, czapki? Tak, słuchajcie, my mamy swój sklepik iskrowy, który oferuje Wam
różne marki jeździeckie, Equesta czy Torpol, Trurider na przykład, sklep Happy Horses nas fajnie wzbogaca o dobry sprzęt jeździecki różnego typu, szczotki, nieszczotki, różne tego typu rzeczy, oraz Dr. Horse, który ma akcesoria do pielęgnacji koni i sprzętu. Oni też nas tutaj wspomagają w sklepiku i możecie kupić naprawdę świetne wegańskie właśnie te akcesoria do koni i do sprzętu, więc naprawdę super. Możecie znaleźć u nas w sklepiku koszulki, czapki, kubki nasze z naszymi końmi, są wszystkie aktualne, magnesy, smaczki z Horse Cookies, słuchajcie, która też to jest kolejna firma, która z nami współpracuje, więc naprawdę mamy tam bardzo duży asortyment. Czapraki właśnie z Torpola, czapraki z Equesta, które uwielbiam, czapki z Equesta, teraz mam tutaj na sobie Torpola, ale naprawdę rzeczy, które są bardzo fajne, dobre jakościowo, możecie u nas zakupić. Też mamy kantary, więc mogłabym tak wymieniać, co mi coś przypomina, słuchajcie, ale naprawdę mamy sprzęt właśnie naprawdę na wysokiej jakości, który możecie u nas zakupić. Tutaj jest pytanie, czy w wakacje mogę przyjechać z własnym koniem i trenować z panią Martą? No i słuchajcie, to pytanie powtarzało się wielokrotnie, prawie chyba 16 razy, 16 zapytań, w różne takie, nie w tej, czyli czy może mogę właśnie trenować ze mną, czy mogą z końmi ze swoimi przyjechać jeźdźcy. Ja się bardzo cieszę, że jesteście tak zainteresowani. I słuchajcie, właśnie tam wcześniej już właśnie powiedziałam o tej ofercie. Ona została wymyślona przeze mnie, upiększona przez panią Agnieszkę. Dograliśmy szczegóły i chcemy, żeby nasz ośrodek był nastawiony i ukierunkowany dla każdego. Jeśli masz swojego konia i potrzebujesz pomocy, czy po prostu chcesz potrenować pod okiem moim, czyli popracować naprawdę w zgodzie z naturą koni, w zgodzie z biomechaniką ruchu, w zgodzie z konia potrzebami, to naprawdę zapraszam Ciebie na to zgrupowanie tygodniowe i na tym zgrupowaniu są treningi indywidualne, jest praca naprawdę sam na sam, jest też praca w grupie, ale cały ten tydzień ukierunkowany jest na Was, na Waszą parę, na konia i Ciebie. Ja nagrywam treningi, potem będziemy sobie analizować te treningi, czy ujeżdżeniowe, czy skokowe, czy będziecie chcieli tylko ujeżdżeniowo pracować, czy tylko, znaczy no tylko skokowo to się nie da, ale jeśli chcecie się nastawić na coś, możemy to zrobić, więc jak najbardziej można przyjechać z własnym koniem. Warunki mamy fajne, jesteśmy przygotowani na to, żeby Wasze konie też wychodziły na padoki, więc jak najbardziej zapraszam Was. Słuchajcie, tutaj mam ostatnie pytanie, jeśli chodzi o pytania o obozy. Słuchajcie, tutaj jest pytanie, czym się różni obóz sportowy od obozu rekreacyjnego? Obóz sportowy różni się tym, że musisz mieć zdaną odznakę brązową i te treningi są dwuosobowe, maksymalnie trzyosobowe w grupie, ale zdecydowanie częściej dwuosobowe robimy. I te treningi są już ukierunkowane na parę. Na obozie sportowym najczęściej już jeździmy raczej, jednego konia daję albo dwa konie, tak żeby dobrać parę, żeby ten jeździec naprawdę skorzystał jak najbardziej z tego obozu sportowego i żeby przepracować pewne tematy. Czy to będziemy robić trawersy, renwersy. Mam jeźdźców, którzy też ze mną robią ciągi, więc jakieś takie bardziej zaawansowane elementy ujeżdżeniowe jak najbardziej możemy przepracować na obozie sportowym. Czy chcemy poskakać, parkury, trochę wyższe przeszkody? To jest właśnie obóz sportowy. Ale jeśli masz ochotę na obozie sportowym pojechać na oklep, no to ja nie powiem, nie możesz, bo ty musisz tutaj trenować. To oczywiście, że będziesz mógł, tak? Ale to jest bardzo zasadnicza różnica, że obóz sportowy ma zawsze dwa treningi. Ja wpisuję od razu na dwa treningi rano i po południu jeźdźca. A obóz rekreacyjny jeździ raz dziennie, może dobrać sobie oczywiście drugą lekcję. Nie jest wymagany jakikolwiek poziom jazdy. Możesz zaczynać od zera, czyli wsiadać pierwszy raz w życiu na konia, możesz już galopować, skakać, możesz też robić ciągi, ale wtedy masz jeden trening i to są treningi w grupie maksymalnie czteroosobowe i wtedy sobie trenujesz i na obozie rekreacyjnym wybierasz profil. Jeśli chcesz
odznakę jeżdżę konno, no to idziesz na odznakę jeżdżę konno. Jeśli chcesz na odznakę brązową czy srebrną, to idziesz na odznakę brązową lub srebrną. Jeśli nie chcesz nic zdawać, to po prostu jesteś na obozie rekreacyjnym. Możesz się wpisać w teren, możesz się wpisać na oklep, możesz tylko raz jeździć, możesz dwa razy jeździć. Ten obóz jest bardziej taki wszechstronny tak jakby, tak? Czyli, że możesz zdać odznakę, nie musisz. Uczysz się kłusować, no to uczysz się kłusować, jeździsz sobie raz lub dwa razy dziennie, jak chcesz, w grupie. Ja Cię, moi drodzy, się trochę rozgadałam. Powiem Wam, że tych pytań jest dużo i to już w ogóle po selekcji, słuchajcie, te pytania. Dziękuję, że zadajecie tyle pytań. Naprawdę, ja się bardzo cieszę, że jesteście aktywni, a ostatnio naprawdę jesteście bardzo aktywni, jeśli chodzi o pytania, o to, jak się interesujecie końmi. Ja Wam obiecuję, że następny odcinek, czyli drugą część zrobimy właśnie pytania, odpowiedzi i to będą już pytania bardziej związane i będą bliższe stajni, czyli wiele pytań było o nasze konie, wiele pytań było związanych o to, jak wyglądają treningi ze mną, jak wyglądają treningi z innymi instruktorami. Ja na nie naprawdę chętnie Wam odpowiem i ich mam masę zapisanych. Jeszcze będę sprawdzać dzisiaj, słuchajcie, bo jeszcze mi nie wygasła naklejka, więc one się na pewno jeszcze pojawią. Więc czekajcie na następny odcinek, bo na pewno on będzie. A ja tymczasem się, słuchajcie, żegnam. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia.